No i tak, moi drodzy, siemanko, jestem Michał, a dzisiaj będziemy właśnie robić taki ciekawy challenge. Jak wiecie, pewna osoba, znana jako Rezi, Remig już wierzył, robi 24 godziny challenge. No i okazało się, że przez przypadek wczoraj ich znaleźliśmy, jak robili 24 godziny challenge. No i plan jest taki, żeby dzisiaj o godzinie 6 jest godzina? 6? No i plan jest taki, że za chwilę pojedziemy po coś i ich tam przywitamy. Także oglądajcie do końca. Dobra, i tak właśnie, moi drodzy, teraz wyjeżdżam w stronę auta. Będziemy jechać teraz dzisiaj, bo nie są wyjdzie dzień. Sakracja. Do autka. Mojego piuta. Szczerze wam powiem, że nie wiem, jak to wyjdzie, co to będzie, co się tam będzie działo tak do końca, ale no zobaczymy, tak? Chcemy im tak miło przywitać, zobaczymy, co, jak zareagują, co zrobią. No, będzie się działo, naprawdę, będzie się działo. No, myślę, że nikt nam nie przeszkodzi, ani nie będą na nas źli, zobaczymy. Normalnie, bo wiecie, reakcja może być różna, także zobaczymy, no. Dobra, moi drodzy, wyjeżdżamy. Sobie tutaj jedziemy jeszcze po kilka... Jeszcze po dziewczynę musimy jechać, bo dziewczyny niestety... Pas! Będziemy mieć... Kupimy im kawę. No i przywitamy ich kawą z rana, że tak powiem. No... Siemanko. A, siadaj. Hejka, no i drodzy, kolejny osobnik dołączył do nas. No i zmierzamy ku dalszej drogi. Tak. Tak, moi drodzy, zbliżamy się powoli do McDonalda, w którym będziemy zamawiać różne różności. Wiktorę, proszę. Co to jest, kurde, zamknięte? A my nie wiemy, co chcemy. Kawy. Ja wiem. Dzień dobry, my po kawa. Dawaj. Tutaj, bo to są dwie kawy? Dwie. Dobra. Czyli tak. O, tu są... Aha, jedna taka, jedna taka. Karamba. Ej, kurde, jest nasza kawa. Trzymaj kawę. Jak, aha, jeszcze. Trzymaj ta. Kurde, Dorian, bo ja nie możemy tego wyjąć. Hej, moi drodzy, właśnie idziemy z kawą do miejsca docelowego. Także lecimy. A, dobra, moi drodzy, zbliżamy się do końca. Jesteśmy już prawie na miejscu. Tak, gdzie to było? Tu? Nie, to jeszcze trochę dalej. Kawa już jest. Kawa, mamy ten manewr, żeby się nie wylała. Dorian, chyba... Oj, Marek. Kawa! Kawa z rana, śmietana! I tak, moi drodzy, dotarliśmy właśnie tam. Aktualnie rozpoczęła się 24 godziny challenge. Ha, no i my jedziemy sobie teraz tam z kawusią, także lecimy! No i tak właśnie, moi drodzy, kawa. Oj, tu nie przejdę. No chodźcie, come on! Oj, chcę tej kawy wylać. Trochę przy transporcie może nie będzie za łatwo, ponieważ trzeba wejść troszeczkę pod lekką górkę. Panowie i panie, idziemy. Room service. Słońce świeci, idziecie czy nie idziecie? No i moi drodzy, tak właśnie to wygląda. Ogólnie to mogę powiedzieć, że niesamowita pogoda, jest ciepło, niebieskie niebo. Gosia idzie z kawą, room service. A co jak ktoś nas uprzedził? To będą mieli więcej kaw. Jest i namiot. Kawa. Room service. Piękne. Nie wiem. Bliżej. Nie no, jeszcze są ciepłe tam.
Jakiś pion. Oj, chyba budzik. Czyżby budzik? Oj, ognisko tutaj było robione ewidentnie. Tu mamy jakieś biojedzonko. O, ho, ho, ktoś chyba talerze zostawił. I ketchup, czy co to jest, barbecue? Dorian, kiełbasę zostawili. Oj, oj, nie będziemy im jeść, bo może ma zostawili sobie na rano kawę, kiełbaskę, także. Co, Markowi wysłać zdjęcie, że kawa czeka? Jak on śpi. I tak, moi drodzy, właśnie idziemy, wracamy z hołdy. Niestety, albo ich nie zostawiliśmy w środku w namiocie, no nie wiem, nie będę sprawdzał, albo po prostu nie chcieli wyjść, no bo nie chcieli psuć odcinka, bo coś, nie wiem. Ale w każdym razie zostawiliśmy im kawę pod namiotem, także jeżeli na odcinku nie będzie kawy, to albo ją wypili, nie pokazali, albo ją wywalili, nie wiem. Ale przynajmniej wywaliłem 30 zł na to, żeby kupić każdemu tam kawę, także mam nadzieję, że chłopaki wypijecie sobie kawę, a nie, że wywalicie, także no, pozdrawiam. Tu ekipa idzie. No i widzicie, tam jest to autko właśnie od nich piękne ze sprzętem, którym tu przyjechali. Tam byli na hołdzie wielkiej. Także to są na pewno oni, bo już wczoraj ich widzieliśmy, wczoraj ich spotkaliśmy. Skubane, on ma z wysuwanym aparacikiem w selfie. Spotkaliśmy rewizję. Fajnie. Co, strzelamy sobie jakąś fotę? Ja już nagrywam. Halo? Kurde, z Syryny daleko. Z Syryny jest dobry kebab. Zajebisty kebab. Syryny obok tatarki. No, tam jest dobry kebab. Tak jest. Serio? No, ale kiedyś był lepszy. Teraz nie wiem, dobry, nie? Ale 4 lata temu, 5 lat temu był najlepszy w okolicy. Jak robiliśmy... Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? 27 kwietnia. Tak. Godzina 7 czy 8. Tutaj widzimy piękny samochód ekipy. Smacznej kawy wam życzymy. Tak, moi drodzy, koniec wycieczki. Chociaż ona tutaj cały czas rozpoczyna. Chcieliśmy dobrze, chcieliśmy dla nich prezent dać, ale no... Jest, wtórka jest. Może skorzystają, zobaczymy na odcinku, ile to będzie na odcinku, także... Nara.